Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie i spotykasz mężczyznę, który na pierwszy rzut oka wydaje się być osobą sukcesu, pewnym siebie i charyzmatycznym. Na początku imponuje ci swoją postawą, a twoja ocena jego osoby jest wysoka. Jednak z biegiem wieczoru zaczynasz zauważać pewne zachowania, które obniżają jego wartość w twoich oczach. Zauważasz, że ten mężczyzna często szuka potwierdzenia u innych, waha się przy podejmowaniu decyzji i desperacko stara się zwrócić na siebie uwagę. Nagle ten z pozoru wartościowy człowiek traci swój blask. Jego zachowania sprawiają, że postrzegasz go jako mniej imponującego. To, co początkowo wydawało się atrakcyjne, teraz budzi twoje wątpliwości. Przeanalizujmy teraz tę sytuację szerzej. Sposób, w jaki mężczyzna się zachowuje i jakie ma postawy, znacząco wpływa na to, jak jest odbierany przez innych, zwłaszcza przez kobiety. Mężczyźni, którzy są pewni siebie, samodzielni i trzymają się swoich zasad, unikają pewnych zachowań, które mogą obniżyć ich wartość w oczach innych. W tym tekście omówimy 6 kluczowych zachowań, których mężczyźni o wysokiej wartości nigdy nie dopuszczają do swojego życia. Oparliśmy się na filozofii stoicyzmu, aby wyjaśnić, dlaczego te działania są szkodliwe i jak ich unikanie może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego i szanowanego życia. Pierwsze. Wartościowi mężczyźni nigdy nie szukają zewnętrznej akceptacji. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wartościowych mężczyzn jest to, że nie potrzebują oni potwierdzenia swojej wartości od innych. W przeciwieństwie do tego, wielu mężczyzn stale poszukuje aprobaty, zwłaszcza od kobiet, aby poczuć się dobrze. To dążenie do akceptacji przejawia się na różne sposoby. Mogą zmieniać swój wygląd, by zadowolić innych, zgadzać się z każdą opinią, by uniknąć konfliktów, a nawet desperacko pytać, czy są lubiani, próbując zdobyć akceptację. Stoicyzm uczy nas, że nasza wartość powinna pochodzić z naszego wnętrza, a nie być uzależniona od opinii innych. Mężczyzna o wysokiej wartości doskonale to rozumie. Jest pewny siebie, mocno osadzony w swojej tożsamości i wartościach, co oznacza, że jego poczucie własnej wartości jest niezależne od zewnętrznych opinii. Skupiając się na wewnętrznej akceptacji, zachowuje swoją godność i wartość, niezależnie od tego, co myślą inni. Drugie. Mężczyźni o wysokiej wartości nigdy desperacko nie szukają uwagi. W świecie, w którym uwaga jest cenną walutą, łatwo wpaść w pułapkę jej nadmiernego poszukiwania. Niektórzy mężczyźni zrobią wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę kobiet, myląc to z prawdziwym zainteresowaniem. Mogą angażować się w nadmierne gesty, wykonywać gwałtowne ruchy, aby przyciągnąć spojrzenia, lub podejmować nachalne próby interakcji. Takie zachowania często są odbierane jako desperackie i mogą drastycznie obniżyć ich postrzeganą wartość. Mężczyzna o wysokiej wartości, opierający się na zasadach stoicyzmu, wie, że nie potrzebuje szukać uwagi, aby potwierdzić swoją wartość. Zamiast tego skupia się na własnym rozwoju i celach, pozwalając swoim działaniom i osiągnięciom mówić za siebie. Nie działając desperacko, zachowuje swoją godność i zyskuje szacunek innych. Trzecie. Wartościowi mężczyźni nigdy nie unikają podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji jest kluczowym elementem charakteru każdego mężczyzny. Wielu mężczyzn jednak waha się przed podejmowaniem decyzji, zwłaszcza w towarzystwie innych. Mogą nieustannie pytać o opinię lub ulegać pragnieniom innych, bojąc się konfliktów czy odrzucenia. Takie niezdecydowanie jest oznaką braku pewności siebie i niskiego poczucia własnej wartości. Stoicyzm podkreśla wagę racjonalności i jasności w podejmowaniu decyzji. Mężczyzna o wysokiej wartości jest stanowczy i pewny swoich wyborów. Ufa swojemu osądowi i nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia swoich decyzji. Dzięki temu pokazuje przywództwo i zyskuje szacunek otoczenia. Czwarte. Mężczyźni o wysokiej wartości nigdy nie przeceniają swojej uwagi. W interakcjach między mężczyznami a kobietami uwaga odgrywa kluczową rolę. Niektóre kobiety mogą zabiegać o uwagę mężczyzn nie z prawdziwego zainteresowania, ale po to, by potwierdzić swoją wartość. Mężczyźni o wysokiej wartości rozumieją tę dynamikę i nie przeceniają swojej uwagi. Nie marnują czasu i energii na powierzchowne interakcje, które nie przyczyniają się do ich osobistego rozwoju lub do budowania głębokich relacji. Mężczyzna o wysokiej wartości kierujący się stoicyzmem zdaje sobie sprawę, że jego uwaga jest cennym zasobem, który powinien być skierowany na wartościowe działania. Ceniąc swoją uwagę, staje się bardziej atrakcyjny i szanowany,
ponieważ inni postrzegają jego czas jako coś wartościowego. Piąte. Wartościowi mężczyźni nigdy nie pozwalają emocjom przejmować kontroli. Stoicyzm uczy znaczenia kontroli emocji i odporności psychicznej. Mężczyźni o wysokiej wartości wcielają tę zasadę w życie, nie pozwalając, by emocje kierowały ich działaniami. Pozostają spokojni i opanowani w obliczu trudności, zachowując racjonalność i uczciwość. Wielu mężczyzn pozwala, aby emocje, takie jak gniew, zazdrość czy frustracja, przejmowały nad nimi kontrolę, co często prowadzi do godnych pożałowania zachowań. Jednak mężczyzna o wysokiej wartości praktykuje dyscyplinę emocjonalną. Uznaje swoje emocje, ale nie pozwala, by to one decydowały o jego działaniach. Dzięki temu zachowuje godność i podejmuje przemyślane decyzje. Szóste. Wartościowi mężczyźni nigdy nie zaniedbują swojego rozwoju osobistego. Stałe dążenie do samodoskonalenia jest cechą wyróżniającą mężczyzn o wysokiej wartości. Rozumieją oni, że rozwój osobisty to niekończąca się podróż, która obejmuje każdy aspekt życia. Od zdrowia fizycznego, przez rozwój intelektualny, po dojrzałość emocjonalną i duchową równowagę. Stoicyzm propaguje dążenie do doskonałości i cnoty, a mężczyźni o wysokiej wartości są oddani temu celowi. Wyznaczają sobie ambitne cele, poszukują wiedzy i angażują się w działania, które wzmacniają ich umiejętności i charakter. Priorytetyzując rozwój osobisty, nie tylko udoskonalają swoje życie, ale także wpływają pozytywnie na otoczenie. Podsumowanie. Mężczyźni o wysokiej wartości wyróżniają się pewnością siebie, samodzielnością i trzymaniem się zasad, które promują godność i szacunek. Unikają zachowań takich jak szukanie zewnętrznej akceptacji, desperackie poszukiwanie uwagi, unikanie podejmowania decyzji, przecenianie swojej uwagi, pozwalanie emocjom kontrolować ich działania oraz zaniedbywanie rozwoju osobistego. Praktykując stoicyzm, podnoszą swoją wartość w oczach innych i prowadzą życie pełne satysfakcji i szacunku. Jeśli aspirujesz do bycia wartościowym mężczyzną, weź te lekcje do serca. Pielęgnuj pewność siebie, ćwicz dyscyplinę emocjonalną i zobowiąż się do ciągłego samodoskonalenia. Dzięki tym cechom udoskonalisz swoje życie i zainspirujesz innych do dążenia do wielkości.